Dobry, drogie dziewiarki. Spotykamy się w sobotę tuż przed świętami wielkanocnymi i korzystając właśnie z tego, że jest to taki szczególny czas świąteczny, zanim złożę Wam życzenia, powiem, dlaczego tutaj jestem. Tak, żeby wykorzystać czas świąt, czas bycia w domu i dziergając szybki projekt, chciałam pokazać Wam bolerko. I właśnie w dzisiejszym spotkaniu będzie o bolerku, między innymi takim, jakie mam na sobie. Pokażę przykłady moich bolerek, jakie wydziergałam w iluś tam latach różnych, ponieważ jest to fajny gadżet posiadany w garderobie, który pasuje do różnych podstaw, jakie się ma pod bolerkiem. Jak również pokażę, jakie włóczki wczoraj, czyli w piątek, przyjechały do nas, czekają na zdjęcia i dlaczego je zamówiłam. Także to spotkanie będzie krótkie, ale też mam nadzieję, że może z tego spotkania wyniknie dla Was jakaś inspiracja. Więc zacznijmy. Bolerko. Bolerko jest taką częścią garderoby, którą możemy wydziergać naprawdę szybko. Naprawdę. To jest kwestia, w te dwa dni świąteczne spokojnie wydziergacie bolerko. Podejrzewam, że zapasy włóczek to na pewno są jakieś tam w szufladzie schowane, albo mogą być to resztki, ponieważ bolerko można wydziergać z takiego jednego moteczka. Między innymi, to jest moja propozycja, absolutnie nie ograniczajmy się, bo bolerko może być z bawełny, z wiskozy, z czego byśmy chciały. Tutaj jako przykład przyniosłam, to są włóczki z moich zapasów domowych, także zupełnie spontanicznie wyjęte moteczki, które mi zostały z różnych dzianin. I tutaj mamy z takiego jednego motka do wydziergania bolerka, które tutaj pokażę może przykład. Przykład takiego bolerka, który ma ażurek na plecach. O, tutaj proszę zerknijcie, bo tutaj na pleckach może być jersey, tak jak mam na tym czerwonym bolerku, ale spokojnie możemy poszaleć i jaki wzór chcemy sobie spróbować, taki możemy podziergać. Akurat to bolerko należy do mojej córki. Zostało wydziergane z jednego motka włóczki. My już jej nie mamy w ofercie, ale to absolutnie to jest tak zwany kid silk z innych firm, z Lanegato, z Langa, może być mohair ekstra klasę od Citroena, spokojnie z tego można korzystać. I teraz budowa bolerka to jest nic innego, zaczyna się dziergać po prostu szaliczek. Tutaj zszywamy na końcu. Nabieramy między 80 a 90 oczek na druty w okolicach 4-4,5, raczej grubsze druty niż cieńsze, bo bolerko może być dzianiną, która jest bardzo zwiewna, mogą być te oczka naprawdę luźniejsze, nie musi to być bardzo ścisłe, więc nabieramy między 80 a 90 oczek na druty numer 4-4,5. W zależności jak dziergamy, panie, które dziergają bardzo ściśle, to korzystając z włóczki Mohair Lux, który ma w 25 gramach 175 metrów, tak, dobrze pamiętam, więc mogą nawet wziąć druty numer 5. To zasada jest taka, im grubsze druty weźmiemy, ale oczywiście w ramach jakichś tam rozsądku, tu nie chodzi o to, żeby zrobić taką siatkę na ryby, więc uzyskamy im większe druty, tym więcej uzyskamy udziergu z jednego motka włóczki. A w mojej idei dzisiejszego filmu jest pokazanie, co można szybkiego zrobić w ciągu dwóch świątecznych dni z niewielkiej ilości włóczki. Takie bolerko jest bardzo lekkie, waży tylko 25 gramów. A noszenie go to jest naprawdę duża przyjemność, ponieważ jest w plecki, jest cieplutko, tak. Poza tym czasami mamy sukienki na ramionczkach, a nie wypada świecić ramionami gołymi w różnych miejscach, jakich przebywamy, na przykład w pracy też czasami nie wypada, więc nałożenie czegoś na ramionka, zszycie, ale wróćmy tak po kolei. Więc nabieramy między 80 a 90 oczek. Panie, które chcą mieć to bolerko bardziej takie szersze, to mogą nabrać w okolicach 100 oczek. I dziergamy, po prostu dziergamy jerseyem prawym, czyli
prawa strona robótki są to oczka prawe, lewa strona robótki lewe, ale oczywiście możemy to dziergać Francuzem, czyli wszystko na prawo. I w momencie, jak decydujemy, że motyk nam się kończy, albo decydujemy, że nam już wystarczy, bo to jest na przykład największe, to czerwone, które mam na sobie, jest odrobinę krótsze i węższe. Więc w momencie, gdy motyk nam się kończy, ale jeszcze musimy mieć troszkę tego motka, żeby sobie później wykończyć tutaj miejsce, w które wkładamy ręce, rękawek. I zakończamy dość luźno, to nie można zakończyć ciasno tej dzianiny. Zakończamy luźno oczka i przymierzamy na siebie, przymierzamy ten szaliczek na siebie i w miejscach, gdzie chcemy zszyć, wpinamy sobie szpilki, że już nam tego otworu wystarczy na rękę. To nie może być za ciasno oczywiście, to nie może być za luźno. Musimy same zdecydować, ile centymetrów, tutaj mamy, ile centymetrów musimy zszyć. I to zszywamy. A miejsce, które jest tutaj na rękę, możemy obrobić szydełkiem, oczkami ścisłymi jeden rządek, a drugi rządek oczkami rakowymi. Ja tak często wykańczam różne robótki. Tutaj na przykład mam wykończone oczkami rakowymi. Tu są oczka rakowe. One tak nadają takie właśnie takie wykończenie. To widać, że te oczka są wykończone, nie są zostawione już takie same sobie, tylko są wykończone. Także tutaj jest przykład bolerka z ażurem na plecach. Tak, to taki właśnie szaliczek spięty, zszyty tutaj. Kiedy nie wiemy jeszcze ile, to przymierzając zepnijmy szpilkami, będzie wszystko wiadomo, jak daleko trzeba z igiełką do akcji wkroczyć. Tutaj też jest bolerko mojej córki. Ona bardzo lubiła swego czasu nosić takie dzianinki. Tu też jest wykończone szydełkiem. O, to była akurat bolerko na bal do sukienki, na bal gimnazjalistki, jak kończyła gimnazjum. To jest z dodatkiem błyszczącej niteczki. Jest to wykonane i też jeden motek. A jako taka zupełnie inna forma bolerka, pokażę Wam coś, co wykonałam z dwóch motków włóczki Mohair Lux. Myślę, że i dwa motki w Waszych zapasach gdzieś tam się znajdą. A to jest bardzo, bardzo fajna sprawa, gdy ubywa nam zapasów, gdy możemy wykonać coś z włóczki, po którą sięgniemy do szuflady. To jest wykonane z troszkę ponad dwóch motków, ale też jest dłuższe. A pokazuję je dlatego, bo właśnie w gazecie FAM pokażę moje inspiracje, co mnie zainspirowało do wykonania tego bolerka. To jest właśnie to bolereczko do sukienki tutaj noszone. Ja wykonałam je dłuższe. Ta wersja została wykonana z dwóch motków włóczki na rozmiar między S a M. Na rozmiar XL-ka i XL-ka są 3-4 motki, bo ono wtedy jest dłuższe i szersze. I zaraz Wam pokażę konstrukcję tego bolerka. A w ogóle dlaczego o tym mówię? Ponieważ na naszej stronie jest tłumaczenie wzoru wykonane. Już pokazuję konstrukcję tego bolerka. Także musicie mi dać chwilkę, żebym znalazła. Tak, to jest to. I teraz Wam tutaj pokażę do kamery, że zaczynamy dziergać od tyłu, od dolnej krawędzi plecków i w jednym kawałku jest to dziergane. Dziergamy po prostu prosto, w którymś miejscu, gdy decydujemy, że już nam wystarczy. Tutaj było to ogólnie bolerko na rozmiar między S a M ma szerokości 45 cm na plecach. W momencie, gdy decydujemy, że już mamy linię ramienia, tam dziergamy już osobno prawy przód, tutaj mamy prawy przód, tutaj mamy lewy przód i
I oczywiście na końcu robimy ten ażurek, gdzie tutaj schemat, o tak zrobię, gdzie schemat jest tutaj pokazany. No i to tłumaczenie można znaleźć na naszej stronie. Zachęcam Was do skorzystania z tego tłumaczenia, ponieważ jest to dzianina bardzo lekka, ciepła, uniwersalna. Uniwersalna na każdy, do jakiejś tam każdej okazji. A ponieważ mohair luxe, ale nie tylko, bo to dowolny kit silk, jaki macie w swoich zapasach, można użyć. Więc z czegokolwiek wykonacie, kolorów jest tyle, że zerknijcie z każdej z nich. Tutaj mamy też, przyniosłam z cekinkami mohair luxe paillette, ale jeden moteczek z tego nie wystarczy. Z tego trzeba mieć dwa motki, ponieważ tutaj jest najmniej metrów. To też może być mohair luxe lamé z dodatkiem błyszczącej niteczki. Słuchajcie, mohair luxe naprawdę ma tyle kolorów, że do każdego stroju możemy mieć inne bolerko, do jakiejś innej podstawy, do topu, na ramionkach. Także mówię o bolerkach jako o dzianinach, które można dziergać w tym czasie świątecznych. W ciągu 2 dni będziecie miały, na pewno dacie radę wydziergać bolerko. A jeszcze tu chciałam Wam pokazać włóczki, które to jest naprawdę pachnące jeszcze rozpakowaniem, ponieważ one wczoraj do nas przyjechały. Włóczka Janet od firmy Lankyans. Letnia włóczka. Powiem Wam, dlaczego ją zamówiłam, ponieważ zazwyczaj w sezonie letnim czy zimowym jest kilka premier u producentów i nigdy nie wiadomo, którą premierę zamówić do sklepu tak, żeby się Wam podobała, żebyście chciały z niej dziergać. A tę włóczkę zamówiłam dlatego, że w gazecie Femme z włóczki Janet połączone jest z włóczką Lace, wiecie, to ten cukiereczek taki, o którym ostatnio mówiłam, jest wykonany piękny szaliczek. I ten szaliczek będzie u nas wzór do pobrania. Oczywiście po kolei wszystko musi nastąpić, ale tak anonsuję. Będzie Janet, jest to mieszanka bawełny z poliamidem. 50 gramów to 125 metrów. Zamówiłam to na razie w 4 kolorach, ale zerknijcie, jak one pięknie razem wyglądają. Właśnie w takich letnich, pastelowych kolorkach, gdzie są odpowiednie lejsy w odpowiednich kolorach i można właśnie wydziergać swoje szaliczki na lato. Ona ma delikatny połysk i jest miła dla skóry. A tutaj takie, pokażę Wam też takie włóczki, które, nowy kolorek się pojawi. Włóczki Marlene w kolorze Ecru. Pojawi się taki właśnie nowy kolor. No, letnie bluzeczki. Niezwykły kolor, słuchajcie, włóczki Mulberry Silk od Langa, zamówione przeze mnie na próbę, tak chciałam zobaczyć, czy mi się spodoba, no bardzo mi się podoba, jest po prostu wyrazisty, a ja lubię wyraziste kolory, taki, trudno powiedzieć, cóż to za kolor, nie żółty, nie musztardowy, a jeszcze ten połysk powoduje, że no, może po prostu. Trzeba mieć taką ścianinę z tego. I jest taka włóczka Merino Pailletes i to jest kolorek, którego nigdy nie mieliśmy, a go zamówiłam. Letnia włóczka z cekinkami. Włóczka Merino Pailletes. I to są włóczki, które w jakimś tam niedługim czasie pojawią się u nas na stronie. Anonsuję je. Nie mam jeszcze z nich żadnej próbki z Janet do relacji na żywo, która będzie za tydzień w sobotę. To myślę, że już próbkę będę miała, a na razie nie mam. Jeszcze na zakończenie naszego spotkania pokażę Wam, na jakim etapie jest mój bloom sprzed tygodnia, kiedy zachęcałam do dziergania wzorem zygzakowym, więc ja mam tyle wykonane. Nitki wiszą, no ale same wiecie, w trakcie robótki robótka nie wygląda, wiecie, na co zwracać uwagę, jak się oczka układają, a to, że niteczki wiszą, to tak mają wisieć. Jak przyjdzie czas zakończenia, nic nie będzie wisieć, wszystko będzie grało. Tu jest po lewej stronie, wygląda tak, to jest wyprana już część. Tak wygląda. Powiem Wam jeszcze, że Stasia przyniosła swoją dzianinę wykonaną ze splesza jakiś czas temu, w którym nie mieszała motków. Pokażę Wam teraz, jak wygląda deszczyk kokonów w bluzce, która była dziergana na okrągło od góry,
w której nie były mieszane motki, po prostu jechało się z tymi kokonkami tak, jak wychodziły z motka. Także deszczyk występuje, występuje w węższych wersjach takich paseczkowych. Także to tak wygląda. Jedna część tutaj, a tak wygląda druga część. Ma taki fajny rozporek. Rękawki takie, czy czwarte. Więc tutaj mamy stasiną bluzeczkę ze Splesza. Jeszcze Inusia pokazała jedną ze swoich pierwszych robótek, którą wykonała robiąc zakupy na początku we Dziewiarce. I to jest szaliczek wykonany z jednego motka włóczki Soltec Radę. Takimi oczkami, zerknijcie, to jest fajny wzór. No, tutaj pokażę. To jest fajny wzór właśnie tych oczek takich spuszczanych. I tak w ogóle to była jedna z jej pierwszych robótek wykonywana na drutach. Także no, talent było widać, że tak skomplikowany wzór według mnie jak na pierwszą z robótek, jaką się robi na drutach. Także to jest, jak się kolory układały w Soltec Radę. Szaliczek z jednego motka. I tak, pamiętajcie, jeden motek Mohair Lux, druty numer 4-4,5, ale niekoniecznie Mohair Lux, po prostu co macie w domu, z czego chcecie wydzierkać sobie bolerko. Między 80 a 90 oczek. Kto chce mieć więcej tak z tyłu, żeby mu sięgało niżej, no to myślę, że w okolicach 100 oczek. Nabieramy, lecimy jerseyem prawym, czyli prawe oczka na prawej, lewe na lewej. Kiedy nam się już motek kończy i widzimy, że tej nitki niewiele zostało, albo decydujemy, że nam wystarczy już tego bolerka, zakańczamy oczko, przymierzamy na siebie, spinamy szpileczkami, ile chcemy sobie zszyć tutaj, żeby mieć w co ręce włożyć. Wykańczamy sobie tutaj te miejsca szydełkiem oczka ścisłej, można jeszcze oczka rakowe wykonać. Kto nie umie, niech napisze, to zrobimy o tym film. O oczkach rakowych, które, mimo że ja nie jestem szydełkową, taką mocno szydełkującą dziewiarką, ale oczka rakowe umiem zrobić, także dajcie znać. I korzystając z okazji, życzę Wam wszystkiego najlepszego na te święta. Dziergajmy, dziergajmy i bądźcie z nami.